Maroko, kraj kontrastów, nazywany także bramą do Afryki. Zachwyca bliskością oceanu, pustyni oraz imponujących pasm górskich, z których najsłynniejszym jest niepowtarzalny Atlas Wysoki. Jego najwyższym wzniesieniem i jednocześnie najwyższym szczytem Afryki Północnej jest góra Jebel Tubkal. I to właśnie wejście na jej wierzchołek jest tym razem celem naszej wyprawy. Choć wysokością dorównuje on alpejskim szczytom, otoczenie jest tu zupełnie inne. Na krajobraz Atlasu składają się pierzyska, skały, kurz i kamienie, co sprawia, że plenery, jakie tu zobaczymy, będą zupełnie inne od tych, które oglądaliśmy do tej pory w innych pasmach górskich świata. Nasza przygoda rozpoczyna się w niewielkiej marokańskiej miejscowości o nazwie Imlil. Właśnie tu zacznie się trekking, który rozłożymy na dwa etapy. Pierwszego dnia pokonamy 11 km i ponad 2400 metrów przewyższenia, docierając do schroniska Refuge de Tubkal. Po spędzonej w schronisku nocy kolejnego dnia wyruszymy dalej do góry, wypokonując kolejne kilometry stromego podejścia przez przełęcz Tizin Tubkal, wspiąć się na dach Afryki Północnej. Naszej trójki dołącza Mustafa, licencjonowany miejscowy przewodnik, który odtąd będzie naszym towarzyszem w drodze na sam szczyt. Nie mieliśmy wyboru i musieliśmy go zatrudnić. Posiadanie przewodnika jest obecnie obowiązkowe, a zarządzenie to jest konsekwencją tragicznych wydarzeń z grudnia 2018 roku, kiedy to miejscowi terroryści w bestialski sposób zamordowali dwie skandynawskie turystki nocujące w namiocie przy szlaku prowadzącym do schroniska Refuge de Tubkal. Przestrzeganie przepisów jest bezwzględnie wymagane i weryfikowane przez policję. To właśnie dlatego na szlaku mijamy dwa checkpointy, na których jesteśmy legitymowani. Nie widzimy naszego jeszcze szczytu. Jest za tą granią tutaj. Tam z tamtej strony. Pierwszy checkpoint. Tu. Trzeba pokazać paszporty. I potem tam. Po minięciu checkpointu i przekroczeniu szerokiego dna wyschniętej rzeki, ścieżka zaczyna piąć się w górę, prowadząc skalistym zboczem pięknej doliny Ait Mizane. Po drodze mijamy miejsca, gdzie sympatyczni miejscowi górale za symboliczne kilka dirhamów serwują pyszne, świeżo wyciskane soki z pomarańczy. Mijamy również miejsca, które przywołują niestety mniej sympatyczne skojarzenia. Słowetna miejscówka tutaj doszło do mordu w tym miejscu. Na szlaku po prostu. W pewnym momencie dochodzimy do ostatniej już przed schroniskiem osady, Shamharush, nazwanej przez tubylców świętym miejscem. Jest to bowiem wzniesione na pozostałościach dawnej arabskiej świątyni miejsce kultu, do którego przybywają pielgrzymi, wierząc w uzdrowicielską moc wody wybijającej z tutejszych źródeł. Na tym etapie jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do schroniska Refuge de Tubkal. Lutego, jesteśmy już dość wysoko, już takie zaśnieżone partie, ale ciągle jest bardzo, bardzo ciepło. W zasadzie taka letnia pogoda, więc ta wycieczka zimą póki co ma uzasadnienie. Z tyłu jeszcze z nami Mariusz z Mustafą. Z pół godziny za nami, może trochę więcej. Jeszcze bardziej relaksacyjne tempo. Powyżej Shamharush ilość otaczającej nas roślinności staje się coraz mniejsza, a krajobraz nabiera coraz większej surowości. Wchodzimy w wodę do schroniska. Godzina 19.
sceneria zmieniła się drastycznie. Bardzo się uchodziło, w tej chwili około 0, myślę, stopni. Wejście wysokość. Wrażenie z trekkingu fajne, nie? Lecóweczka zimna. W schronisku meldujemy się po niecałych 5 godzinach trekkingu z Imlil. Niedługą chwilę po nas dociera drugi zespół naszej ekipy, czyli Mariusz z Mustafą. Jesteśmy już w komplecie. Prognozy pogody na następny dzień wyglądają rewelacyjnie, więc z pełni optymizmu udajemy się na zasłużony odpoczynek. Tego potrzeba nam teraz najbardziej, ponieważ jutro, jeszcze przed wschodem słońca, wyruszamy w kierunku szczytu. Jest trochę cieplej niż myśleliśmy, niż zakładaliśmy. Być może dlatego, że jest całkowicie bezwietrznie. Przed nami Czabaltówka. Na minusie jest, ale bez szaleństw. Myślę, że tylko około minus 2 może. Więc bardzo przyjemnie. Słoneczko tu już z zagrani od jakiegoś czasu wychodzi i tak fajnie. Fajnie tak rzuca takie światło na wierzchołki tej grani. Musieliśmy zdjąć swoje raki, bo nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj w rakach iść. Zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Jedyne trudności techniczne na odcinku powyżej schroniska to stromy, oblodzony trawers, który pokonaliśmy wczesnym rankiem jeszcze w świetle czołówek. Potem wychodzimy już na jarki i kamienie, które łatwym terenem doprowadzają nas prosto do przełęczy. Dziś mamy do pokonania niecałe 3 km, natomiast różnica wysokości to około 960 metrów. Takie przewyższenie plus fakt, że znajdujemy się już znacznie powyżej poziomu 3000 metrów, powoduje, że nasze tempo nie jest już zbyt zawrotne. Po niecałych 3 godzinach od momentu opuszczenia schroniska osiągamy przełęcz Tizin Tubkal, gdzie skręcamy w lewo, wchodząc już bezpośrednio na grań przedszczytową. Jest Tubkal. Tam. O. 10 lutego. Dzisiaj mamy. No i śniegu. Tutaj w kopule szczytowej. Nic. Bez czekano można było iść, ale widoki. O. Mocne. Po chwili na szczyt dociera także Mariusz i w komplecie możemy cieszyć się z udanej przygody i zdobycia najwyższego szczytu Afryki Północnej. Z wierzchołka na wszystkie strony rozciąga się majestatyczny krajobraz na pozostałe szczyty Atlasu Wysokiego, a widoczność jest tak dobra, że daleko na horyzoncie widzimy nawet równiny Sahary. W ten sposób kończy się nasz górski etap wyprawy, ale to na szczęście jeszcze nie koniec naszej podróży po Maroko. Mamy jeszcze bowiem sporo czasu na to, by poznać inne uroki tego pięknego kraju. Tak się zmęczyliśmy na Tubkalu, że musieliśmy przyjechać w jeszcze jedno fajne miejsce.